18 sierpnia wspominamy świętego Alberta Hurtado, prezbitera. Albert Hurtado Cruchaga urodził się 22 stycznia 1901 roku w Viña del Mar w Chile. Wcześniej stracił ojca. Dla spłacenia długów rodzinnych konieczne okazało się sprzedanie niewielkiej posiadłości. Albert przez wiele lat musiał się często przeprowadzać, pomieszkując u krewnych. Od początku poznał więc los osób ubogich. Już jako młodzieniec odwiedzał w każdą niedzielę najbiedniejsze dzielnice miasta. W 1917 roku chciał wstąpić do jezuitów. Poradzono mu jednak, aby zaopiekował się matką. Albert podjął więc pracę, a jednocześnie zaczął studiować prawo. W sierpniu 1923 roku wstąpił do nowicjatu u jezuitów. Studiował w Argentynie, Hiszpanii i Belgii, zdobywając m.in. doktorat z pedagogiki. Święcenie kapłańskie przyjął w Lovanium w dniu 24 sierpnia 1933 roku. 3 lata później powrócił do Chile i zaczął uczyć religii w swym dawnym kolegium. Wykładał też pedagogikę na Uniwersytecie Katolickim. W 1941 roku złożył uroczyste śluby zakonne. Ufundował też dom rekolekcyjny w Santiago de Chile. W 1942 roku został asystentem kościelnym Młodzieżowej Akcji Katolickiej. Pełnił tę misję przez 2 lata. Jego największe dzieło to istniejący do dziś, zapoczątkowany w 1944 roku, ruch społeczny El Hogar de Cristo, czyli Ognisko Chrystusa, zajmujący się budową domów dla osób ubogich i bezdomnych. Dzięki pomocy dobroczyńców i przy aktywnej współpracy osób świeckich, ojciec Hurtado otworzył najpierw dom dla młodzieży, następnie dla kobiet, a potem także dla dzieci. Podejmował jednocześnie pracę pisarską, szerząc chrześcijańską naukę społeczną. W latach 1947-50 napisał 3 ważne książki o związkach zawodowych, o humanizmie społecznym i o chrześcijańskim porządku społecznym. W 1947 roku z inicjatywy ojca Alberta w Chile powstały chrześcijańskie związki zawodowe. W 1952 roku ojciec Albert zachorował nagle na nowotwór trzustki. Po krótkiej chorobie zmarł 18 sierpnia 1952 roku w Santiago de Chile. Ojciec Albert, nazywany apostołem Chile, został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 16 października 1994 roku, a kanonizowany w ostatnim dniu synodu biskupów na temat Eucharystii 23 października 2005 roku przez papieża Benedykta XVI. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Alberta do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.